Ponad 80 zawodników, dwa boiska i jedna pasja. Fani piłki nożnej zjechali do Dębicy z całego województwa. Mistrzostwa Podkarpacia Lig Szóstek już za nami. Systemem każdy z każdym zespoły rywalizowały na Euroboisku przy ulicy Parkowej. Wszyscy podkreślali, że liga to świetny pomysł i idealny sposób na oderwanie się od dnia codziennego. Każdy z nas gdzieś tam się pewnie od najmłodszych lat bawił w piłkę nożną i tak nam zostało, że pomimo tego, że lata lecą, wiek upływa, to mimo wszystko gdzieś każdy ten nawyk ruszania się i grania w piłkę ma. I dlatego jak są jakieś rozgrywki regionalne, czy tak jak nam się udało trochę awansować gdzieś dalej, to no, korzystając z okazji, że jest nas jakaś grupka i chętnie się zbieramy, to startujemy. Dla swojego hobby, że tak powiem. Każdy lubi grać w piłkę, wiadomo, jeśli się urodziłem z tym, no to fajna rozrywka jak na takie miasto jak Dębica. Coś nowego, zawsze było na hali, a teraz też na Sztucznej Murawie, na świeżym powietrzu. Dla mnie sport to jest super oderwanie od rzeczywistości, od codziennych obowiązków. Praca, rodzina, zawsze spotkanie z kolegami i mile spędzenie czasu, więc jak najbardziej popieram takie akcje do uprawiania sportów poza takimi codziennymi obowiązkami. Kilka drużyn z Tarnobrzega, z Krosna, z Dębicy, ze Stalowej Woli. Na chwilę obecną fajnie się to rozpoczęło. Mamy nadzieję, że kolejna impreza, którą ktoś inny będzie organizował, już tym razem inne miasto, na które na pewno my osobiście przyjedziemy. Chcemy po prostu się wymieniać, żeby każdy zespół w swoim mieście co rok po prostu taką imprezę organizował i dobrze się bawić i spędzać razem czas. Patronat nad mistrzostwami objęli Telewizja Dębica TV oraz Obserwator Lokalny, a także burmistrz miasta Dębica Mariusz Szewczyk. Cieszę się, że są ludzie, którzy to robią. Wszystko dla zdrowia, dla sportu. To, że tutaj jest około 100 osób, które chętnie grają w piłkę, ludzi młodych, ludzi, którzy chcą pokazać jeszcze, co potrafią osiągnąć. I myślę, że te mistrzostwa Podkarpacia pokażą nam, w którym części województwa podkarpackiego właśnie ta piłka jest mocna. Jeśli ludzie chcą uprawiać sport, to my jesteśmy od tego, aby im to umożliwić. Więc umożliwiliśmy teraz, jeśli będzie taka potrzeba, będzie taka wola, to zapraszamy co roku albo i nawet co pół roku. Mistrzostwa Podkarpacia Lig Szóstek, tak jak Dębicką Ligę Szóstek, zorganizował Mateusz Pyskaty, wspierany przez sponsorów. Niekwestionowanym zwycięzcą sobotnich zawodów została drużyna Monika Bus ze Stalowej Woli. Dębice reprezentowały trzy zespoły: Akpil, My Tu Tylko Po Koszulki, a także Angry Goats.